Jedziemy, ruszamy. Ruszamy. Dzień dobry drodzy Państwo, Łukasz Prusak, portal Łuków TV, rozmowa po drodze. Dzisiaj moim gościem Dariusz Orzeł, zastępca dyrektora Łukowskiego Szpitalu do spraw inwestycji i remontów. Dzień dobry Panie Dyrektorze. Dzień dobry Panie Łukaszu, dzień dobry Państwu. Ja tylko powiem, że sponsorem dzisiejszej rozmowy jest Starostwo Powiatowe w Łukowie, a będziemy rozmawiać o tych rzeczach, które w ostatnim czasie dzieją się w naszym szpitalu. Na finiszu ważna inwestycja, czyli warty ponad 9 milionów nowy oddział intensywnej opieki medycznej. Proszę powiedzieć, dlaczego ta inwestycja jest konieczna, na jakim to jest etapie, kiedy otwarcie? Tak jak Pan zaznaczył na początku, faktycznie na finiszu, można powiedzieć, że od strony remontowo-budowlanej jest skończone, jest pozwolenie na użytkowanie. Natomiast teraz trwa wyposażanie i myślę, że lada chwila, czyli we wrześniu, uda nam się otworzyć OIOM i zacznie funkcjonować i służyć naszym mieszkańcom. Ile tam będzie łóżek i co się zmieni pod jakby w porównaniu do starego oddziału? Zmienia się przede wszystkim ilość łóżek z 4 na 8 łóżek OIOM-owych, plus dochodzi nam 2 izolatki. Także jest to poważna zmiana w kontrakcie. Są takie potrzeby, jest takie zapotrzebowanie, jeśli chodzi o pacjentów w powiecie łukowskim. Stąd była decyzja o rozbudowie OIOM-u, o remoncie starej kuchni. Przyznać trzeba szczerze, że to, co do tej pory użytkowaliśmy jako OIOM, było dość małe, no za małe dla tej wielkości naszego szpitala i ilości pacjentów, więc udało nam się podjąć remont, udało się wyremontować z pieniędzy. Właśnie skąd środki na ten cel? Pierwotnie miał być kredyt, o ile dobrze pamiętam, ale to chyba... Tak, pierwotnie zakładaliśmy, że jest duża potrzeba wyremontowania OIOM-u, wybudowania nowego, więc miał być to kredyt, ale w międzyczasie okazało się, że są różne fundusze rządowe i tutaj akurat był nabór wniosków na fundusze inwestycji lokalnych i pan starosta Dariusz Szustek i zarząd powiatu podjął decyzję, że takowy wniosek złożą. Został złożony wniosek na 12 milionów, na 4 miliony to był na remont przychodni w Stoczku Łukowskim i kolejne 8 milionów to właśnie był remont OIOM-u. A to nie jest jedyna inwestycja, która aktualnie dzieje się w szpitalu, bo jakby o tym, co dzieje się w ośrodkach zdrowia, które też są, wchodzą w skład SPZO, pomówimy za chwilę. Natomiast chciałbym, żebyśmy posuwali to, co się zadziało w samym Łukowie, no bo tutaj jakby od kilku lat szpital to jest permanentny plac budowy, co poza OIOM-em? Budowy, przebudowy. Ma Pan rację, takie intensywne prace budowlane. Tak jak Pan wspomniał, czy to w ośrodkach zdrowia, czy w samej siedzibie szpitala, rozpoczęły się w roku 2018. Wtedy jak gdyby po objęciu stanowiska przez dyrektora naczelnego, dyrektora Furlepę, została podjęta decyzja, że idziemy w kierunku remontu ośrodków zdrowia, plus wydajemy pieniądze, te, które nam się uda zdobyć z różnych funduszy, na remont poszczególnych oddziałów szpitalnych. I tak też zaczęliśmy robić. Wtedy się zaczęło przygotowanie różnych dokumentacji projektowych, uzgodnień. I jak wiadomo, cykl budowlany czasami to nie jest kwestia tylko samej dokumentacji, to jest kwestia przeprowadzenia przetargu. Zgodnie z zasadami ustawy o zamówieniach publicznych. Później wybór wykonawcy, podpisanie umowy i sama robota i odbiory. I tak nam się to składa, że właśnie przez te ostatnie 4 lata nastąpił dość intensywne prace w szpitalu. No, co poza OIOM-em aktualnie się dzieje? Poza OIOM-em w samym szpitalu udało nam się wyremontować. Była bardzo duża potrzeba remontu apteki szpitalnej. Plus dokupienie dezynfekatorni, która służy do dezynfekcji materacy i poduszek. Dobudowanie w właśnie
przy budynku C apteki towarowej, która ma służyć właśnie aptece. To jest inwestycja, która pochłonęła około 2 milionów złotych. Wcześniej, tak jak Pan wspomniał, był rozpoczęty OIOM i tutaj oprócz tych pieniędzy zdobytych z zewnątrz również mieliśmy wkład własny jako szpital, bo cała inwestycja się zamknęła niemal w 10 milionach złotych. Część pieniędzy, tak mamy umówione z zarządem powiatu, że środki własne, jeżeli trzeba wyłożyć, to pokrywamy 50-50 wspólnie z zarządem powiatu, czyli 50% środków własnych, jeżeli trzeba dołożyć do inwestycji, pokrywa zarząd powiatu, starostwo, i 50% pokrywa szpital. I tak się dzieje na każdej inwestycji. Kolejną ważną taką inwestycją, która była wymuszona poprzez pandemię koronawirusa, był remont dwóch pięter w budynku B1, czyli w tym pierwszym głównym budynku wraz z holem. Tutaj, gdzie kiedyś było laboratorium. Tak, tutaj, gdzie kiedyś było laboratorium na dole, wyżej była reumatologia. Udało nam się przeprowadzić właśnie tam kapitalny remont, wymienić wszystkie instalacje, tynki, posadzki. No właściwie oddział w tej chwili wygląda jak nowy. Udało nam się bardzo ważną rzecz zrobić, wbudować w holu szpitala jeszcze jedną windę. Co prawda ta winda niby nie jest wysoka, dlatego że służy na trzech piętrach, ale jest to w głównym holu i ona ma 6 przystanków. Jest ważne to ze względów chociażby diagnostycznych, kiedy do nas pacjent dociera. Wchodząc przez wejście główne, musi się znaleźć na poszczególnych piętrach i dotrzeć na diagnostykę, czy to tomografii komputerowej, czy mamografii, czy innych badań. Przepraszam, że jeszcze wrócę na chwilę do JOM-u, bo ile dobrze pamiętam, to zostało to tak zaplanowane i pomyślane, że żeby ten nowy OIOM, oczywiście on się mieści na parterze i został dobrze skomunikowany z remontowanym też wcześniej SOR-em. Tak, to prawda i właśnie to, co Pan teraz powiedział, to właściwie teraz kontynuujemy, bo jeśli chodzi o fundusze na oddział covidowy, oddział neurologiczny, który ma służyć pacjentom covidowym, to tą inwestycję ze względów zdobywania funduszy podzieliliśmy na dwa etapy. Był pierwszy etap, o którym już wcześniej wspomniałem właśnie, czyli remont holu, dobudowa windy i remont dwóch pięter w budynku B1, a obecnie trwa drugi etap. Jesteśmy w trakcie, można powiedzieć w połowie, on będzie zakończony w listopadzie. I tam jest remontowana izba przyjęć, która połączy się z SOR-em, połączy się z OIOM-em i połączy się właśnie z wcześniej wyremontowaną częścią covidową. Także w tej chwili domykamy jako całość. To tak jakby sobie szybko wyobrażam i topografię szpitala, to będziemy mieli praktycznie wyremontowany cały parter szpitala, tak? Tak, zgadza się, cały parter, bo tu należy jeszcze przypomnieć, że w 2018 roku remontowaliśmy, wydaliśmy 6,5 miliona na remont SOR-u, który był 16 lat nieremontowany. Tam został w dużej części zakupiony sprzęt i połowa tej części ważniejszej SOR-u została wtedy też przeremontowana przy okazji zakupu sprzętu. Wtedy były to pieniądze pozyskane bezpośrednio z Ministerstwa Zdrowia. Na ten a co z oddziałami, które znajdują się wyżej na piętrach, dziecięcy chociażby? Czy tutaj są jakieś plany remontowe? Powiem Panu, że w szpitalu zawsze się borykamy z takimi rzeczami jak wybór, co jest ważniejsze, jeśli chodzi o podjęcie jakichś prac remontowych, co jest bardziej pilne. I tutaj bardzo starannie dobieramy to pod względem potrzeby, jak również pod względem sposobu i możliwości finansowania. Wracam więc jeszcze raz do mojego pytania o kolejne inwestycje planowane, jeżeli chodzi o sam szpital. Wieść gminna niesie, że nowy aparat RTG będzie kupiony. Ile w tym prawdy? Tak, okazało się w tym roku, w lutym, że możemy złożyć do Ministerstwa Zdrowia wniosek
wniosek na rozbudowę lub remont oddziałów zakaźnych, w którym są uwzględniane zakupy sprzętu w dużej części w tym wniosku. I udało nam się złożyć wniosek na 8 milionów złotych, z czego 6 milionów ma być przeznaczone bezpośrednio na rozbudowę i remont oddziału zakaźnego, plus laboratorium, które znajduje się nad oddziałem zakaźnym, a 2 miliony przeznaczamy na sprzęt. I między innymi, jeśli chodzi o sprzęt, to będzie zakup aparatu RTG. I tutaj pewnie z własnych środków będziemy musieli wysupłać kolejną kwotę na przygotowanie też pomieszczeń, żeby to urządzenie stanęło w odpowiednio przygotowanym pomieszczeniu w nowym. Także są to takie najbliższe plany. Obecnie również, oprócz tej drugiej części oddziału, drugiej części, części inwestycji covidowej, realizujemy remont kotłowni. Są to mniej takie spektakularne inwestycje, bo wiadomo, że mniej widoczne jak kotłownia, ale bardzo ważne dla szpitala. Jest to zastępcze źródło pozyskiwania ciepła w szpitalu, które my oczywiście zgodnie z ustawą musimy takowe posiadać. Jeszcze na chwilę wrócę do tego remontu oddziału zakaźnego. Czy rozumiem, że ten budynek przy ulicy Partyzantów, najbliżej ulicy Partyzantów, on zostanie rozbudowany? Tam, nie wiem, kolejne skrzydło, kolejne jakieś... Czy to będzie w tej kubaturze remontowane, która jest obecna? Będzie rozbudowane o około 450 metrów. Przeprowadziliśmy już wstępne konsultacje z użytkownikami i laboratorium, i oddziału zakaźnego wspólnie z panem projektantem. Wiemy już, co będzie remontowane, w jaki sposób to będzie wyglądać. Przystąpiliśmy do prac projektowych. W tej chwili. Kiedy pierwszy szpadel przysłowiowy? Plan jest taki, żeby dokumentację dokończyć, żeby dokumentację projektant wykonał do końca października, początek listopada, i żeby jeszcze w tym roku ogłosić przetarg, próbować przetarg na wykonawstwo, próbować podpisać umowę, tak żeby w przyszłym roku już wykonawca mógł w pełni wejść i wykonywać swoje prace, bo umowa na dofinansowanie będzie tak skonstruowana, że my tę inwestycję musimy dokończyć do 30 grudnia przyszłego roku, 2023. Panie dyrektorze, zamykając jeszcze temat remontu w samym szpitalu, proszę jeszcze przypomnieć, jaka była historia z nowym rezonansem. Też długo go nie było, długo był problem, żeby znaleźć na to środki, ale szczęśliwie się udało. Zanim zakupiliśmy rezonans, to trzeba dodać, że rok wcześniej, około roku, tam nie pamiętam dokładnie, udało nam się wymienić tomograf na bardzo nowoczesny i zakupić mammograf. Także najpierw, jeśli chodzi o diagnostykę, to były te dwa urządzenia kupione, bardzo ważne w naszym szpitalu, bo tomograf mieliśmy już około 16 lat miał. I tak jak pan wspomniał, udało nam się zakupić rezonans magnetyczny. Była taka sytuacja, że pojawiła się możliwość pozyskania bezpośrednio z kancelarii premiera pieniążków na zakup takiego urządzenia. My z tego skorzystaliśmy. Dofinansowanie wynosiło 4 miliony złotych. Resztę pieniędzy wyłożyliśmy my jako szpital i starostwo. Całość inwestycji to była prawie 5,5 miliona. Był to rezonans bardzo nowoczesny, wraz z budynkiem modułowym, który jest wielkości około 160 m kwadratowych. W tym budynku jest całe zaplecze sanitarne, do opisywania, biurowe, no i przygotowanie pacjenta. Wszystko znowu skomunikowane z tym najważniejszymi elementami szpitala na parterze, czyli OIOM-em i SOR-em. Dobrze pan mi przypomina. Faktycznie jest to skomunikowane z nowo dobudowanym, korytarzem, który idzie od części starej budynku B2 w kierunku nowego OIOM-u. I w ten korytarz wpinamy, właśnie został wpięty, rezonans magnetyczny, budynek rezonansu magnetycznego. No dobrze, ale szpital to nie tylko główna siedziba, czyli Łuków, to też ośrodki zdrowia. Tutaj też sporo się zadziało. Kilka lat temu pamiętam Jedlanka, pamiętam Wandów, a obecnie dwie sztandarowe inwestycje, czyli Wojcieszków i Stoczek Łukowski. Na jakim etapie są tam prace?
Mówimy o Wojciechowie i Stoczku Łukowskim. Udało nam się wyremontować więcej tych ośrodków. Oczywiście wcześniej w innych rozmowach pewnie razem rozmawialiśmy też o nich. Wyremontowane ośrodki zdrowia w Jedlance, mamy wyremontowany ośrodek zdrowia w Trzebieszowie, mamy wyremontowany ośrodek zdrowia w Wandowie i ostatnie dwa ośrodki, które remontowaliśmy, to były ośrodki w Stoczku Łukowskim i w Wojciechowie. Z czego to wynika? Kładziemy nacisk na bezpieczeństwo, na jakość usług, tak, aby pacjent był jak najbardziej zadowolony i jak najbardziej mógł skorzystać z naszych usług medycznych, więc postanowiliśmy oprócz inwestowania w sam szpital, w siedzibę szpitala, sukcesywnie remontować nasze ośrodki zdrowia w poszczególnych miejscowościach. Wiemy, że nasz powiat liczy około 112 tysięcy mieszkańców. Zależy nam bardzo na tym jako szpitalowi, żeby całość leczenia polegała na tym, że od momentu, kiedy pacjent do nas trafia, czyli do lekarza rodzinnego, a dzieje się to właśnie w ośrodku zdrowia, w poszczególnych ośrodkach zdrowia, później jest kierowany ewentualnie do nas, do szpitala, na diagnostykę i ewentualnie na leczenie. Więc chcemy ten cykl jak gdyby zatrzymać u siebie w naszym szpitalu i tak, żeby pacjent nie musiał wyjeżdżać poza obręb powiatu, a jak najwięcej usług medycznych, żeby można było dla niego zrobić. Dobrze, co się dokładnie zadziało w Wojciechowie? Tam powstał nowy budynek, stary, no, jest co najmniej w opłakanym stanie i kosztuje, z tego co pamiętam, tam jest dość wysoki czynsz, stąd decyzja właśnie o budowie własnego ośrodka. Takim głównym impulsem była kwota czynszu, jaką płacimy, jeśli chodzi o wynajem budynku ośrodka zdrowia w Wojciechowie. Starego, tak. Była to kwota prawie 10 tysięcy złotych za 200 metrów kwadratowych. I stąd postanowiliśmy, że wybudujemy w Wojciechowie nowy ośrodek zdrowia. Udało nam się zakupić działkę od miejscowej parafii. Tutaj wielkie podziękowania dla księdza proboszcza w Wojciechowie, byłego proboszcza księdza Sylwestra Fronca, który odsprzedał nam tę działkę za bardzo przyzwoite pieniądze. Plus podjęliśmy decyzję o budowie nowego ośrodka zdrowia, została stworzona dokumentacja projektowa, powstał budynek powstał budynek 400 metrów kwadratowych, w którym będzie się znajdował gabinet lekarza rodzinnego, gabinet zabiegowy, gabinet pediatry, lekarza pediatry, gabinet ginekologiczny z wszelkim zapleczem. Całość inwestycji w Wojciechowie to jest 2 200 000 zł bez wyposażenia. Planowanie otwarcie ośrodka zdrowia w Wojciechowie, zresztą w Stoczku, też jest na wrzesień tego roku. Myślę, że wrzesień, początek października będą już te ośrodki funkcjonowały, służyły mieszkańcom i leczyły, będą mogli do nich przychodzić pacjenci i się leczyć. No właśnie, a propos Stoczka, to zdaje się, że w tym tygodniu dzień otwarty. Tam też potężna inwestycja, 30 lat bodajże zaniedbań, nic jakby nie bez żadnych większych prac. Troszeczkę inna specyfika zadania niż w Wojciechowie, no bo tam remont starej kubatury, no co tam się dokładnie zadziało? W Stoczku Łukowskim, tak jak w poprzednich ośrodkach, zresztą wszystkie części szpitala czy ośrodki zdrowia, które remontujemy, jak to ja nazywam, w sposób taki kapitalny, wymieniamy wszystko, nie robimy czegoś połowicznie, więc w Stoczku Łukowskim była taka sama sytuacja, inwestycja za 5,5 miliona złotych i tak jak wcześniej wspomniałem, część pieniędzy, 4 miliony złotych, była pozyskana z funduszu inwestycji lokalnych. Przy pomocy tutaj właśnie pana starosty, zarządu powiatu udało się te pieniądze pozyskać, wielu innych osób, które zawsze nam pomagają i są życzliwe. I tam jest budynek trzykondygnacyjny o kubaturze 1600 m2. Będzie miał 5 podstawowych funkcji.
Pierwsza funkcja to jest ośrodek zdrowia, później jest rehabilitacja, warsztaty terapii zajęciowej się będą mieściły, apteka się będzie mieściła i podstacja pogotowia, która zawsze tam była i tam stacjonuje karetka, jest to bardzo ważny punkt dla nas. To wszystko zostało wyremontowane i zostanie w tej chwili oddane do użytkowania właśnie, tak jak wspomniałem, myślę, że na koniec... Pan dyrektor Orzeł zabrał mnie do ośrodka zdrowia w Wojciechowie. Jesteśmy właśnie przed nowym budynkiem. Tutaj myślę, że powinno paść to pytanie o podsumowanie. Jak pan, panie dyrektorze, z dyrektorem Fullepą liczyliście to 18 roku, ile właściwie tych pieniążków udało się wpompować już w szpital i infrastrukturę? Liczyliśmy oczywiście, zdarzało nam się liczyć ze zwykłej ludzkiej ciekawości, jak to wygląda, ile zainwestowaliśmy dla dobra pacjentów. I jest to niebagatelna kwota jak na nasz szpital, bo myślę, że powyżej o 70 milionów złotych to, co zostało już wydane na remonty lub na sprzęt w szpitalu, czyli zainwestowane. Obecnie te prace, które trwają i plus ten oddział zakaźny, który mamy wyremontować, jest to kwota rzędu około 14 milionów złotych, które będziemy inwestować w szpital. Także myślę, że to pozwala na podniesienie standardów leczenia w szpitalu, na jakość wykonywanych usług, na to, jak pacjenci się u nas będą czuli i z jakich urządzeń będą mogli korzystać. To co, zobaczymy teraz to, jak to wygląda w środku? Możemy, oczywiście, bardzo serdecznie zapraszam. Już otwieramy, jeszcze co prawda nie ma w środku sprzętu, ale myślę, że tak jak powiedziałem, na początku października, koniec września już będą mogli być obsługiwani pierwsi pacjenci. To ruszamy. Oczywiście ośrodek zdrowia w Wojciechowie. Super. Rozumiem, że teraz jeszcze tylko wyposażenie i już kadra i do roboty. No tak, jest to na etapie zakupów, jest, jeśli chodzi o sprzęt, o wyposażenie wszystkich tych ośrodków zdrowia i myślę, że tak jak wspomniałem. Czy któryś ośrodek zdrowia jeszcze zostanie w najbliższym czasie jest do remontu? Tak, będziemy remontować Serokomle i nawet przygotowujemy dokumentację. Serokomla była remontowana około 20 lat temu, ale są pewne duże mankamenty, które trzeba poprawić, a szczególnie jeśli chodzi o dach, o termomodernizację, wymianę okien. I tutaj czekamy na ewentualny nabór wniosków na termomodernizację. Dlatego, że mamy przygotowany też taki duży projekt termomodernizacyjny, dokumentację termomodernizacyjną w samym szpitalu, plus właśnie Serokomla, bo jak wiemy, pod wniosek o termomodernizację możemy podpiąć wiele rzeczy, takich jak instalacje niektóre, jak wymianę okien, jak docieplenie, jak wymianę dachu. I to właśnie zamierzamy zrobić, czyli Serokomla jeszcze nam zostaje. A nie przeraża pana to, co dzieje się na rynku budowlanym? Co szalejące ceny materiałów? Czy tu się coś... To akurat nam jako szpitalowi udało się w dużej mierze uniknąć podwyżek cen materiałów. Dotknęło to nas na pierwszym etapie remontu oddziału covidowego i teraz to, co robimy, to odczuwamy. Ale gro tych inwestycji, które zrobiliśmy, udało nam się podpisać umowy, przeprowadzić postępowania przetargowe przed podwyżkami. Później faktycznie widać to było, że nasi wykonawcy w jakiś sposób borykają się z tym problemem. Na ile było to możliwe, to rozwiązaliśmy to w taki sposób, aby było to korzystne i dla szpitala, i dla wykonawcy, ale przede wszystkim my myślimy o sobie, czyli o szpitalu, o pacjentach. Pan jest budowlańcem od wielu lat. Proszę mi powiedzieć,
Który etap właściwie właśnie z samej inwestycji jakby pan lubi najbardziej? Czy to jak się tam wbija pierwszą łopatę, czy jak już się dodaje budynek i można wejść, poddychać, tak? Świeżej farby powąchać, czy projektowanie, ślęczenie gdzieś na desku kreślarską z projektantem? Jeśli chodzi o organizację, bo tutaj jeśli mówimy o mojej osobie, to mówimy o samej organizacji inwestycji, więc gdybyśmy ją podzielili na część taką, że ona się dzieli na część projektową i przygotowawczą, później na część wykonawczą i na odbiorową, to zdecydowanie jeśli chodzi o efekt, to ta odbiorowa jest najważniejsza, prawda, bo najbardziej widać, co zostało zrobione. Natomiast jeśli chodzi o mnie bezpośrednio, ja najbardziej sobie cenię wtedy, kiedy przystępujemy do jakiejś inwestycji i na etapie projektowania, konsultacji, pracy w zespole, czyli zespołu, który dla mnie pracuje w moim dziale, w dziale inwestycji, który ze mną pracuje, wtedy jest ta praca taka niewidoczna, ale bardzo ważna, wykonywana, dlatego że podczas tych konsultacji tak naprawdę ustalamy wtedy i wszyscy się głowimy, jak zrobić i co zrobić, żeby było najlepiej, a efekty właśnie później jest tego widać, czyli od strony takiej ważności jest bardzo istotne, żeby dopilnować inwestycje na etapie projektowania, na etapie konsultacji, ustalania, jakie będą rozwiązania techniczne, jaki będzie sprzęt, jakie są potrzeby i wymogi względem kontraktu z NFZ-em. I ja sobie wtedy właśnie tę pracę najbardziej cenię, tę pracę w zespole ze swoimi pracownikami, tak jak wspomniałem, czy to dział inwestycji, czy pani, która pisze nam wnioski wtedy, wtedy jest ta niepewność, przejdzie nam wniosek, czy nie przejdzie, uda się, czy my to dobrze zrobiliśmy, czy nie. Na szczęście większość przychodzi, tak jak ostatni na zakaźny, no, był naprawdę dobrze zrobiony wniosek. Ja tutaj w imieniu, jak gdyby można powiedzieć, całego zespołu jestem szczególnie podekscytowany, dlatego że jesteśmy jedynym szpitalem powiatowym na Lubelszczyźnie, który dostał to dofinansowanie z Ministerstwa Zdrowia. Chyba Puławy jeszcze. A tak, ma pan rację. Z tym, że Puławy są w wyższym stopniu referencyjnym, czyli są bardziej lepiej finansowanym szpitalem. My na tym poziomie szpitali powiatowych, których jest około 600 w Polsce, naprawdę było to dla nas bardzo miłe zaskoczenie. Oczywiście jest to zasługa wielu osób, których nie sposób wymienić, które czasami nawet nie chcą, żeby je wymieniać, ale gdzieś tam jakieś dobre zdanie, dobre słowo, oprócz wykonania dobrej dokumentacji, dobrego wniosku, to jeszcze jest zawsze to rekomendowanie, że warto, że my jako szpital dobrze te pieniądze zainwestujemy, dobrze je wydamy i wiele jest takich osób. Pan senator Stanisław Gogacz, Dariusz Szóstek, starosta, Ryszard Szczygieł jako radny wojewódzki. Właśnie te osoby, które są czasami na etapie inwestycji niewidoczne, one bardzo dużo nam pomagają. Wiele też pracy wkładają pracownicy samego szpitala, działu administracji, dział zamówień publicznych, dział prawny, który przygotowuje nam umowę, żeby ta współpraca była płynna i odpowiednia w czasie realizacji inwestycji. Jest wiele uzgodnień, wiele osób, które są niewidoczne, a naprawdę ciężko pracują, chociażby zespół inżynierów, które nadzorują te inwestycje, którzy pracują u mnie w dziale, bądź pracują na umowę zlecenie do poszczególnych inwestycji. W tym wszystkim osobom chciałbym, jeżeli to jest okazja, bardzo serdecznie podziękować za ich pracę, za ich oddanie. Czasami to bywa tak, że też ścierają się różne poglądy, różne pomysły i nawet jest i nerwowo czasami. Różne są sytuacje, ale później wszyscy cieszymy się właśnie z tego efektu, kiedy przyjeżdżamy czy do Stoczka, czy do Wojcieszkowa na ośrodek zdrowia i widzimy piękny ośrodek, zasianą trawę, przecudownie wszystko zrobione, a jeszcze w dobrej jakości, czy to na OIOM-ie, czy na oddziale covidowym, właśnie to nas wtedy cieszy najbardziej. No i tak jak wspomniałem, czyli na koniec ten efekt końcowy jest bardzo ważny. Czy ja zawsze powtarzam, że szpital to najważniejsza firma w powiecie, bo
każdy jest od niej zależny, każdy korzysta z usług medycznych. Mi też jako mieszkańcowi zależy na tym, żeby jakość tych usług była coraz lepsza, a na pewno na to wpływa ta infrastruktura. Panie dyrektorze, no coś piękne dzięki, a właśnie a propos potrzeby, więc ja też skorzystam z usług lekarza rodzinnego z racji na mój głos. Panu dyrektorowi piękne dzięki. Drodzy Państwo, zapraszam na Łuków TV. Rozmowa do zobaczenia także na naszym kanale YouTube. Wszystkiego dobrego jeszcze raz. Dziękuję Panie dyrektorze. Ja dziękuję Panu za ten wywiad i dziękuję Państwu za odsłuchanie i życzę wszystkim dużo zdrowia i wszelkiej pomyślności. Wszystkiego dobrego.